chodzę na siłownię, ale od dłuższego czasu nie mam żadnych efektów. Są to słowa, które słyszę bardzo często i tak samo jak często je słyszę, tak samo widzę błędy na siłowni, które wiele osób cały czas popełnia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy więc o tych błędach oraz o tym, co możemy z nimi zrobić. A więc pierwszy, najpoważniejszy błąd, z którym niestety wiele osób powinno się utożsamiać, to fakt, że nie podchodzą do treningu na poważnie. Ludzie przychodzą na siłownię, ale tak naprawdę nie skupiają się na ćwiczeniach. Jest telefon, są pogaduchy, jest przeglądanie się w lustrze, a samego treningu jest w tym wszystkim dosłownie jak na lekarstwo. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie ma nic złego w gadaniu sobie na siłowni czy przeglądaniu się w lustrze, ale nie jest to priorytetem, jeżeli faktycznie chcesz coś tym treningiem osiągnąć. Przez pogaduchy, rozpraszanie się i skupianie się na wszystkim dookoła, tylko nie na treningu, prawdopodobnie jest on po prostu słaby. Jeżeli dodatkowo wszystkie ćwiczenia wykonujesz w taki sposób, że jesteś w stanie normalnie rozmawiać, śmiać się czy przeglądać w trakcie ich wykonywania telefon, to równie dobrze możesz iść po prostu na spacer, bo jest to podobny poziom intensywności. Masz więc jakiś ruch, ale daleko mu do treningu siłowego. I tak naprawdę może być na to proste rozwiązanie. Po prostu miej przygotowany plan i ściśle określony czas na wykonanie treningu. Masz tyle i tyle ćwiczeń do zrobienia, tyle serii i za godzinę masz być w domu. Jeżeli się do tego przyłożysz, to nie ma opcji ani czasu na to, żeby między seriami spojrzeć na telefon i niechcący się zapomnieć, tracąc 10 minut przeglądając Instagrama. Przyjmij też do wiadomości, że trening powinien być dla Ciebie wyzwaniem. Jeżeli chcesz, aby coś się zmieniło, musisz trwale podnosić poprzeczkę w myśl zasady progresywnego przeciążania. Ciężko to natomiast robić, nigdy nie dotykając nawet okolicy maksimum swoich możliwości. Musisz więc poczuć, gdzie leży ta granica, wykonując na przykład dane ćwiczenie z danym obciążeniem na tyle powtórzeń, ile jesteś maksymalnie w stanie zrobić z zachowaniem odpowiedniej techniki. Potem, znając swoją granicę, tak dobierasz obciążenia, aby trenować zachowując 2, maksymalnie 3 powtórzenia w zapasie. Taki trening z pewnością nie pozwoli na rzucie gumy i luźną gadkę w trakcie ćwiczeń. Skoro już pomówiliśmy o błędzie pseudotreningu, to przejdźmy do drugiego, najczęstszego, który widzę, czyli ego lifting. W tym przypadku ciężar treningowy jest aż za duży, a Ty tak bardzo skupiasz się na liczeniu powtórzeń zapisanych w planie, że powtórzenia niestety w ogóle przestają się liczyć. Masz zapisane w planie 10 powtórzeń, a dobierasz obciążenie, które pozwala Ci na poprawne wykonanie 2. A i to nie zawsze. Kolejne powtórzenia to już tylko kiepska technika, niepełny zakres ruchu i w konsekwencji również robienie całego treningu na odwal. W tym wypadku chyba nikt nie ma wątpliwości, że więcej nie znaczy lepiej. Dużo więcej zyskasz robiąc 10 pełnych pompek na przykład na niewielkim podwyższeniu, niż tyle samo byle jakich pompek na ziemi. Oczywiście lekarstwem na to może być robienie dokładnie tego samego, co w przypadku, gdy trenujemy za lekko. Sprawdź swoje możliwości, zachowując pełny zakres ruchu oraz odpowiednią technikę i zastosuj skalę RIR, czyli skalę powtórzeń w zapasie. Jeżeli lubisz pocisnąć trochę mocniej, to zbliż się nieco bardziej do granicy upadku mięśniowego, ale jakość ruchu zawsze stawiaj na pierwszym miejscu. Za nią dopiero może przyjść ciężar. Trzecim dużym błędem jest to, że w żaden sposób nie monitorujemy swojego progresu. To oczywiście jest związane z nieprzestrzeganiem zasady progresywnego przeciążania, o której już nieco wspomniałem. Przychodzimy na trening nie pamiętając, jakiego ciężaru używaliśmy, ile powtórzeń udało się zrobić, a widziałem i takie sytuacje, gdy ktoś nie pamiętał, czy robił już w ogóle dany trening w tym tygodniu. Najczęściej kończy się to tak, że kręcimy się w kółko, podnosimy wiecznie te same ciężary, robimy te same ćwiczenia, ćwiczymy z tą samą intensywnością, no i co za tym idzie, mamy te same, czyli żadne efekty. Rozwiązanie jest bardzo proste. Przychodzisz na siłownię z notatnikiem albo odpalasz oddzielną notatkę na telefonie. Jeżeli masz problem ze skupieniem uwagi, to polecam jednak notatnik, a telefon zostawić w szatni. W takim notatniku piszesz datę, nazwę ćwiczenia, ilość serii, wykonanych powtórzeń oraz obciążenie. Możesz dodać też tempo i przerwy wypoczynkowe. Jeżeli przykładowo zrobisz dane ćwiczenie na 8 powtórzeń z ketlem 20 kg, to otwierając notatnik na kolejnym treningu wiesz, że Twoim celem powinno być zrobienie 9 lub 10 powtórzeń w serii albo użycie trochę cięższego ketla. Dodatkową korzyścią prowadzenia takiego dziennika jest oczywiście to, że po jakimś czasie możemy zobaczyć nasze efekty na papierze. To natomiast zawsze wpływa pozytywnie na motywację oraz utrzymanie nawyku, ponieważ widzimy jasne i klarowne efekty naszych starań. Czwarty błąd to zbyt duża wiara w maszyny i ćwiczenia izolujące. Oczywiście nie ma nic złego ani w maszynach, ani w ćwiczeniach izolujących, w których skupiamy się na jednej konkretnej grupie mięśniowej i jak najbardziej mają one swoje miejsce w treningu, kiedy tylko wiemy jak
i do czego ich użyć. Umówmy się jednak, większość bywalców siłowni najzwyczajniej w świecie ich po prostu nadużywa, zazwyczaj z niewiedzy, a czasem trochę też z lenistwa. Maszyny nie są dla naszego ciała aż takim wyzwaniem jak duże, wielostawowe ruchy wykonywane z wolnymi ciężarami czy nawet z własną masą ciała. W większości przypadków wymuszają na nas dobrą pozycję i nie musimy zbytnio starać się ani o zachowanie stabilności, ani o zaangażowanie innych mięśni do zwiększonej pracy, czy o poprawę mobilności i odpowiedni zakres ruchu. Wszyscy mamy też ograniczony czas na treningu. Jeżeli zbytnio skupiamy się na rozdrabnianiu, prowadzi to do tego, że tak naprawdę nie przetrenujemy nic z odpowiednio dużą intensywnością, a co za tym idzie, pozbawimy się również efektów. Jako początkująca osoba, zamiast robić 5 serii uginania ramion z hantlami, możemy poświęcić ten czas na przykład na naukę podciągania, dzięki czemu nie tylko wzmocnimy nasze bicepsy, ale też jako dodatkowy bonus znacznie poprawimy ogólny poziom siły górnej części ciała, wzmocnimy brzuch, przedramiona, plecy, zadbamy o zdrowie obręczy barkowej, a także spalimy dużo więcej kalorii, angażując znaczną ilość masy mięśniowej do pracy. Chyba nie muszę podawać więcej przykładów, dlaczego nauka dużych, złożonych ćwiczeń powinna stanowić punkt wyjściowy treningu większości osób. Ćwiczenia izolujące oraz maszyny zostaw sobie raczej jako pracę dodatkową, mającą drugorzędne znaczenie. No i ostatni, piąty błąd, czyli doktoryzujesz się z treningu zamiast trenować. Masz plan treningowy, zaczynasz go robić. Po tygodniu stwierdzasz jednak, że nie jest to najbardziej optymalny trening i go zmieniasz. Po tygodniu kolejnego planu oglądasz film, w którym gość mówi, że trening XYZ jest najlepszy na redukcję. I znowu zmieniasz. I tak w kółko. Jesteś więc królem teorii. Znasz wszystkie zasady, które mają dać Ci upragniony efekt. Wiesz, jak progresować. Znasz wszystkie zaawansowane periodyzacje treningowe. Problem tylko w tym, że nic z tych rzeczy nie wcielasz w życie. Dam Wam więc dobrą radę. Lepiej mieć słaby plan i zrobić go najlepiej, jak się potrafi, trenując regularnie, ciężko i trzymając się podstaw, niż mieć najlepszy plan na świecie, wymyślne ćwiczenia, ale robić je zaledwie tydzień. Konsekwencja zawsze wygrywa z perfekcjonizmem i o tym wielu ludzi niestety zapomina, zaczynając przygodę z jakimikolwiek zmianami, w tym również z treningiem. A więc to tyle na dziś. Napiszcie w komentarzu, jakie błędy Wy widzicie często na siłowniach, a jeżeli znacie kogoś, kto popełnia te, które wymieniłem, to podeślijcie mu ten film. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, by być na bieżąco i pomóc trochę algorytmowi dotrzeć z tym materiałem do większej liczby osób. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!